Przyjechaliśmy do kolejnej miejscówki położonej niedaleko Melbourne na zachodni południe, południowy zachód. I będziemy dzisiaj szukać koali, bo ponoć można tu dosyć często zobaczyć właśnie je. A czemu tu przyjechaliśmy? Dlatego, że na stronie internetowej poświęconej oglądaniu ptaków było właśnie to miejsce, że można też tu dużo gatunków zobaczyć. Można zobaczyć wiele ptaków, między innymi koale. Więc będziemy szukać. Zobaczymy, co się nam uda zobaczyć. Yu Yang się nazywa. Yu Yangs. I było to miejsce, w którym mieszkali przez tysiące lat aborygeni. No ale niestety wiadomo, jak przyjechali Europejczycy, to oni się musieli zmyć stąd. I też wiem, że w 1980 roku był tu wielki pożar w lesie, więc teraz cała wegetacja, wszystkie drzewa, które tutaj widzicie, to one się odradzają właśnie po tamtym czasie. I jest zima. Jest zima, jest zimno, ale zaraz jak będziemy wchodzić pod górę, to będzie nam gorąco na pewno. Właśnie jesteśmy w trakcie włożenia na górę i już za nami jest fajny widok, widać Melbourne. I oglądamy ptasiorki skaczące po drzewach. Dotarliśmy na szczyt Flinders i jest wiecznie. Będę mówić głośniej, żebyście dobrze słyszeli. Jest piękny widok. Za nami jest Geelong, miasto. A tam w oddali wygląda jak Mordor z Władcy Pierścieni. I jest fajnie, tutaj jest taka wskazówka, proszę, pokazuję. Dosłania. Tu w którą stronę się idzie, to jest to, tu jest tamto. Także jak się ktoś zgubi, to tutaj się znajdzie, ale co dalej, to nie wiadomo. Na dole jest rzeźba ptaka, który według tych aborygenów, co tu mieszkali, miał pokazywać. Disappearing into that grid where I live out in the open, perfectly hid. Ale to nie aborygeni go zrobili, tylko artysta, tak? Tak. Znany artysta. A my zawijamy się z góry i jedziemy teraz na drugą troskę. Taka u nas zima. Ja jedę w krótkim rękawku i ona w zimowej kurce puchowej. I jest tak samo ciepło tam. Nie, nie jest zimnie, jak tylko bycie tam. Ale ciepło, fajnie. Warte złota. Takie znalezisko. Nie jest wcale tak zimno jak na lato, jak na zimę. Takie zimy to ja rozumiem. Rozumiecie? I całkiem ciepło. Jak jest oczywiście słońce. A jak nie ma słońca, no to nie jest. Idziemy szukać koali, bo nie było ich na pierwszej trasie, może będą na drugiej. Wygląda jak takie pióra tego ptaka. Znalazłam drzewo, którego liście wyglądają jak pióra od papugi albo jakiegoś innego ptaka. Zobaczcie, jakie fajne.
Bardzo fajne. Ciekawe drzewo. Ale nie pachnie. Papugą. Siedzę pod skałą, pod którą kiedyś dowódca aborygeński miał swoją drzemkę popołudnia. Nie, ale bardzo fajne nam się podobają te skałki tutaj. I właśnie kojarzył się nam typowo z Australią. Oto miejscówka. Znaleźliśmy. Przypominają nam one te skały z wnętrza Australii. Ale nie są aż tak ciepłe. Niemniej bardzo ciekawe. Ten głaz. Robimy sobie właśnie przerwunię naszej wyprawy. Widzieliśmy przed chwilą trzy wielkie kangury, ale jak zwykle dobrze się zakamuflowały, więc niestety nie udało nam się zawczasu zrobić zdjęcia. Wcinamy pyszne ciasto zrobione przez Lilo z jarmuszu. Jarmużu. I tutaj oglądamy jezioro, rzucamy kamienie, rzucamy kaczki. Także tego, chyba tutaj kiedyś było jezioro, ale no tak jak widzicie. Na pewno się pojawia. Słabo. Co jakiś czas. Słabo z rybami też. A tam u góry jest ta górka, na której byliśmy przed chwilą, czy nie? Mhm. A tam z daleka słychać pokój. A koali jak nie było, tak nie ma. No, a siedzimy w ogóle na eukaliptusie. Tu. Może tu ładnie widać. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. Coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Which way the wind blows when this day is done.